Z ważniejszych inwestycji na terenie Dolnego Śląska, odcinek 16-kilometrowy, 32 miliony złotych, ponad 30 obiektów inżynieryjnych, w tym jeden duży, jeden mały, mały most. Niezwykle ważne zadanie, nie tylko dla Lwówka. Jestem przekonany, że w zdecydowany sposób ożywi to ten teren gospodarczo, bo dla inwestora najważniejsza jest dostępność transportowa, a sposób wykonania, odległość, standard powoduje to, że stworzył się swoisty korytarz transportowy. Ponadto turyści jadący w nasze karkonosze również będą mogli szybko i bezpiecznie przemieszczać się. To jest jeden z elementów budowy infrastruktury na Dolnym Śląsku, który rozwija się najdynamiczniej jako region w całej Europie. Chcemy też połączyć to z inwestycjami kolejowymi. W zeszłym tygodniu zarząd podjął decyzję i wystąpił do PKP PLK, czyli Polskich Linii Kolejowych, o przejęcie 22 odcinków, w tym wiele odcinków dotyczy Kotliny Jeleniogórskiej. Chcemy te zaniedbane, niemodernizowane, nieremontowane odcinki przejąć, wyremontować i udostępnić dla ruchu i osobowego, ale również i dla ruchu towarowego. W przyszłym tygodniu również będziemy otwierać rondo kruszyńskie. Za te utrudnienia mieszkańców i użytkowników przede wszystkim dróg przepraszam szczególnie za ten odcinek Bolesławiec-Lwówek, który dosyć długo trwała, ale to kwestia różnego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, które leżały poza samorządem województwa.